Nikola z kanału Jestem na Tak i dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na takie pytania jak: czy wieża świtu w ogóle jest potrzebna? Czy trzeba ją czytać, żeby przejść do finału? I czy koala nie przynudza? Jeżeli zadajecie sobie te pytania, to zapraszam na ten film. A więc przedmiotem dzisiejszego filmu jest Wieża Świtu Sary J. Maas, wydawnictwa Uroboros, tak. Ta wersja książki może się trochę odbijać, bo jest to prebook, ale mam, wybaczycie, nie? Nie mam jeszcze finalnej wersji. Chciałabym podzielić w ogóle ten film na część bezspoilerową i spoilerową, ponieważ ja tak przeżywam tę książkę. Tak przeżywam, że zaraz Wam to pokażę jak, że no nie dam rady zrobić bez spoilerów. No muszę się wygadać. Aha, i jak chcecie coś komentować, to jeżeli chcecie zawrzeć jakiś spoiler, czy to do tej części, czy do poprzednich, to proszę oznaczcie spoiler alert! Kropki w dół i wtedy piszcie. Aha, no i będą tutaj lekkie spoilery tego, co się działo w poprzednich częściach, więc jeżeli nie czytaliście piątego, czy czwartego, czy drugiego tomu, to zapraszam do poprzednich moich filmów związanych z Sarą J. Maas, na przykład recenzji Dworów, czy właśnie Imperium Burz. Sięgając po tę książkę, miałam naprawdę wielkie obawy i wiem, że nie ja jedna. Moje obawy dotyczyły tego, czy w tych 800 ponad stronach, czy ja się nie zanudzę, ponieważ jest to historia Keola. Keola, którego naprawdę zdążyłam znielubić od trzeciej części. Bardzo go lubiłam w pierwszej i drugiej, jednak od końcówki drugiej, trzeciej, później trzeciej części, czwartej, no i piątej go nie było na szczęście, bardzo nie podobała mi się ta postać. Dla mnie była po prostu nudna. Był takim ciepłym ciapkiem, kluską i nie mogłam go znieść między innymi za to, że on nie był ślepo nastawiony za Aelin. Ponieważ ja byłam ślepa za nią nastawiona. Jakich błędów by ona nie popełniła, ja zawsze byłam za nią. I ja wiem, że ona robiła czasami źle, ale ja zawsze byłam za nią. I ja wiem, no, to może jest niefajnie, ale kiedy on jej wypominał te błędy, ja byłam na niego zła. Mówię, to jest Aelin, jej wszystko wolno. Takie miałam odczucia i dlatego nie lubiłam Keola, Koali, czy jak go tam nazywacie. Właśnie bałam się, czy ta część mnie po pierwsze nie zanudzi, a po drugie, czy ja w ogóle będę w stanie znieść jego osobę i czy w ogóle ta historia jest potrzebna. Czy to jest aż tak konieczne, żeby przejść do finału? Czy ja mogę to po prostu pobieżnie przeczytać? Ale z drugiej strony miałam gdzieś tam w środku, że jest to Sara J. Maas, a ja na niej jeszcze nigdy, ale to absolutnie nigdy się nie zawiodłam. Ja wiem, że są kwiatki, ja wiem, że to jest zlizywanie potu i tego typu rzeczy, jednak Sara J. Maas jest taką autorką, która trafia do mnie cała, naprawdę. Jej styl pisania, bohaterowie, fabuły, wszystko, no mnie tak to mocno trafia, że kiedy ja biorę się za jej książkę i kiedy ja kończę jej książkę, ja zawsze prawie ryczę. Przez to, że to jest właśnie jej książka. Odpowiem Wam na to pytanie od razu. Po pierwsze, ta część jest potrzebna, żeby w ogóle móc sięgnąć po kolejną, czyli po finał, wielki patos i wielką bitwę, co ja lubię, lubię patosy. Poza tym, Keol nie zanudza i naprawdę tutaj nabiera wyrazu. Ta część naprawdę bardzo dużo wnosi, bardzo wiele się tutaj wyjaśnia i po prostu, no koniecznie trzeba to przeczytać, ale jeszcze przed tą częścią. Tak jak przy recenzji Imperium Burz mówiłam Wam, że przed Imperium Burz warto byłoby zaznajomić się z nowelkami, które są, ponieważ no, w Imperium Burz starzy bohaterowie wracają i no, te historie no, mają swoją kontynuację, powiązania do tych wcześniejszych, no warto znać.
Tak samo tutaj, ale to nawet bardziej niż w Imperium Bush. Jest nowelka Zabójczyni i Uzdrowicielka i tutaj ta uzdrowicielka występuje przez całą książkę. Jest tak naprawdę jednym z głównych bohaterów. Warto znać jej nowelkę, bo naprawdę dużo razy o niej wspomina, o tym, co się działo podczas tej nowelki. To cały czas się tutaj przeplata i jest naprawdę bardzo ważne. Bez znajomości tej nowelki tak naprawdę możecie nie zrozumieć połowy tej książki. Więc musicie znać nowelki przed przystąpieniem do czytania Imperium Bush i Wieży Świtu. A tym bardziej już przed finałem. No nie możecie tego pominąć, wybaczcie, naprawdę. Zaczynamy od tego, że Nersen wraz z Keolem schodzą ze statku i przybywają do pałacu w Antice, gdzie władzę sprawuje wielki Kagan wraz ze swoimi wszystkimi książętami. Poznajemy naprawdę wielu bohaterów, ale łatwo się połapać, kto jest kim. Nie ma takiego, że o, nic nie rozumiem, kto jest kim, kto co zrobił. Nie wiem, mi nie sprawiało to problemów, że mamy nagle bardzo dużo nowych bohaterów. Oczywiście pojawia się również ta słynna uzdrowicielka Yerne, tak mogę ją chyba wymówić, bo Yerne się nazywa. I ona ma swoje rozdziały razem z rozdziałami Nersen i rozdziałami Keola. A więc nasza Keola porusza się na wózku inwalidzkim. Tutaj mówią na to fotel na kółkach. Nienawidzi tego, że się porusza na tym wózku. Nienawidzi tego, że nie jest samodzielny, ale musi jednocześnie spełnić drugą obietnicę. Oprócz tego, że się wyleczy, musi zebrać armię dla królowej Terasanu i Doriana. Ale przybywając do Kagana, nie wiedzieli, że w czasie ich podróży zmarła jedna z księżniczek i on przebywa sam w żałobie i nie chce rozmawiać z przybyszami. Owszem, gości ich, daje im jedzenie, dom pozwala robić co chcą, ale nie chce z nimi rozmawiać, ponieważ sam jest w żałobie i uważa, że to nie jest odpowiedni moment na dyplomację. Z drugiej strony książęta i księżniczki walczą o to, kto będzie następcą Kagana i kto wymyśli jakąś intrygę i jedni chcą się tak jakby sprzymierzyć z przybyszami, czyli Nersen i Koalą, a z drugiej strony nie chcą ich popierać, więc oni muszą znaleźć sobie sojuszników wśród książąt, którzy mogliby przebłagać Kagana na to, żeby się zgodził chociażby na zwykłe spotkanie. Misja zebrania armii wydaje się niemożliwa, tak samo jak wydaje się być niemożliwe naprawienie Keola, ponieważ to nie jest zwykła rana. To, co on ma w kręgosłupie, to nie jest zwykłe złamanie kręgosłupa i kręgów. Oh no, no, to nie. To jest sprawa wyższej magii. Keol jest w tej książce niesamowicie tragiczną postacią, ale to ogromnie. I ja myślę, że to dobrze mu działa. On zawsze był taką postacią tragiczną, tylko że jakoś wcześniej mi to nie pasowało. Nie chodzi mi o to, że źle napisane, chodzi mi o to, że co by nie robił, zawsze się odbija to przeciwko niemu. Wszystko jest mu odbierane. Przyjaciele, ojczyzna, sprawność, wszystko jest mu odbierane i on niesamowicie jest po prostu złamaną osobą w tej części. I mamy na kartach tej całej powieści przedstawiony proces, jak on zbiera się do kupy, nie tylko fizycznie, ale też i psychicznie. I powiem wam, że w przypadku trzeciej części, kiedy to Aelin się zbierała do kupy psychicznie, no jakoś tak mi to przeszkadzało, bo ja lubiłam jej moc, a jak ona wtedy by miała tą chwilę słabości, to nie lubiłam tego po prostu. A tutaj właśnie jakoś tak mnie to wzięło za serducho. Powiem wam, że pierwszy raz wzruszyłam się już tutaj, pierwszy znacznik. Naprawdę ta książka jest niesamowicie wzruszająca, jeśli chodzi o to, co przeżywa Keol. Nieraz prawie mi łzy uciekły, ale mokre oczy już miałam na 100%. To, jak on przeżywa, to no, po prostu to jest niesamowite. Jakieś pierwsze postępy w leczeniu i to po prostu musicie przeżyć to sami.
z tego wiele. Tutaj są zaznaczone nie tylko fragmenty, które mnie wzruszyły, ale też te, które są ważne dla fabuły, które odkrywają coś nowego. Dowiadujemy się szokujących prawd, które później trzeba przekazać królom, królowej Terasanu, królowi Adarlanu. Jak widzicie, więcej tego jest przy końcu. Na początku mamy głównie tak jakby przebywanie w pałacu i próbę leczenia Ekeola. Ale to się nie nudzi. Co to, to nie. Naprawdę niesamowite jest czytać rozdziały Jerne i Keola. Ich relacja jest... Nie umiem tego nawet wytłumaczyć. Z początku ona go nienawidzi, ponieważ jest on synem Adarlanu. Adarlanu, który skrzywdził ją i jej rodzinne Fenharrow. I ona przemaga się do tego, żeby w ogóle być w jego obecności, żeby go dotknąć, ponieważ no, on służył królowi, który wybił jej rodaków i ona nie może tego znieść. Ale to dla niej jest test, czy ona da radę swojego wroga leczyć. Więc przystępuje do tego i to, jak oni powoli, powoli się docierają, naprawdę jest tutaj opisane niesamowicie. To, jakie powolne postępy robi Keol, jest naprawdę świetnie opisane. To nie jest tak, że pstryk, już jesteś zdrowy. To jest naprawdę cała książka, cała rehabilitacja. To wszystko naprawdę stwarza ból i miłość w moim serduszku. Teraz już jestem trochę ogarnięta ze swoimi emocjami, coś jestem w stanie powiedzieć, ale jeszcze wczoraj, jeżeli widzieliście moje snapy i instastories, to widzieliście, że miałam normalnie łzy w gardle. Widzieliście? Może nie, ale słyszeliście. Nie wierzę, że ja to skończyłam. Ja nie chcę tego kończyć. To było tak świetne. Boże, jak ja się cieszę, że ta książka powstała. Ja nie wierzę, że mogłam jej tak nie chcieć. Ja po prostu nie mogę. Ja nie wiem, to jest jedna z najlepszych części Szklanego Tronu. Naprawdę. I to, co tutaj się wydarzyło, naprawdę zmienia wszystko. Musicie to przeczytać. To się czyta raz, dwa i co się tutaj dzieje, to jest niesamowite. Potrzebne było. Jest mi przykro, że ja już to skończyłam. Ja bym tak to chciała teraz zacząć od nowa. Wiecie, to jest naprawdę świetna część. I nie żałuję, że ona powstała. Cieszę się, że jest. Mogła być jeszcze grubsza. Naprawdę była świetna. Aż nazwałam ją najlepszą częścią Szklanego Tronu, tak? Moi drodzy, tak? Ja, która nie lubiłam Keola. Ja, która bałam się tej książki. Niesłusznie. Jest to naprawdę świetnie napisana historia i Sarah J. Maas kolejny raz udowadnia nam, że z części na części jest coraz lepiej. Że ona coraz lepiej pisze, że stwarza coraz to lepsze portrety bohaterów i jej intrygi tak się zawiązują, że to, co się działo w pierwszej części i w ogóle w nowelkach, ma swoje oddziaływanie teraz, po tylu latach. To jest niesamowite. Jakby Sarah J. Maas już na samym początku wiedziała, jak skończy historię i teraz tylko musi to opisywać. Po prostu to, co tutaj się wyjaśnia, to ja tego nie mogę opisać. Sami musicie to przeczytać. Nersyn. Ona po pewnym czasie tak jakby odrywa się od Keola. Ona jedzie na ważną misję razem z jednym z książąt na swoim wielkim ruku, jego ruku, znaczy się. Róg to jest takie wielkie ptaszysko, jak coś jak sowa, kura, nie wiem, zdziobem chyba. Coś jak wyrwena, ale trochę mniejsze i oni na tym latają w południowym kontynencie. Szukają informacji na temat walgów, królów walgów i tego typu spraw. Zanim przejdę do części spoilerowej, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie czytaliście wieży, musicie to nadrobić. Jeżeli, nie wiem, jesteście na trzeciej części, czwartej, piątej czy którejś i nie wiecie, czy sięganie po tak wielką nowelkę jest warte, mówię wam, że tak. To, co tutaj się dzieje, będzie miało wielki finał w finale. Wiem, masło myślane, ale naprawdę, bez znajomości tego pogubicie się w finale. Nie dacie rady skojarzyć, ponieważ tutaj się wyjawia taka rzecz, która wstrząsa losami całej wojny. I no, koniecznie musicie to znać. Musicie wiedzieć, kim jest Jerne, ponieważ ona ma ogromną rolę do zrobienia w finale i musicie wiedzieć to, czego się dowiaduje Nersyn oraz Keol w tej historii.
Musicie to znać. A przy okazji poznacie tak naprawdę Keola, kim on tak naprawdę jest, dlaczego Maz go tak doświadczyła i jak on się z tym trzyma. I w ogóle Nersyn, która powraca do swojej ojczyzny, tak naprawdę pierwszy raz w życiu znała ją tylko z opowieści i jedzie do swojej ojczyzny i czuję się jak w domu. Najlepsza część. Mimo, że nie ma tu Aelin, a ja ją uwielbiam. Wiem, że niektórych z was ona denerwuje. Ja ją uwielbiam, a jej tu nie ma, a mimo wszystko uważam, że to jest do tej pory jedna z najlepszych części. Więc jeżeli nie czytaliście Wieży Świtu, zróbcie to i wróćcie do mnie na tą drugą część filmu. Koniecznie. Musicie to przeczytać. Ja tu daję 100 na 1 punktu. Po prostu to wykracza poza skalę. To jest Sarah J. Maas, to jest moja fave autorka. Musicie. I tyle. Spoiler alert! Spoiler alert! No to co, moi drodzy, którzy również znają Wieżę Świtu? Piszcie! Lubicie czy nie lubicie? Przejdźmy może do pierwszego fragmentu, który mnie osobiście wzruszył. Uwaga, bo ja nie chcę płakać. Spojrzała w dół, a on powiódł spojrzeniem za nią. Patrzyła na jego nagi tors oraz nogi, na palce u nóg, które powoli zwierały się i rozchylały. Jakby usiłowały sobie przypomnieć, na czym polega ten ruch. To był pierwszy postęp Keola w leczeniu. I to było tak wzruszające, że ja nie mogę. Ta książka jest jedną z najbardziej wzruszających u Sarah J. Maas. No może scena w chacie w dworach również była wzruszająca, ale tutaj jest co innego. Po prostu Keol, ja naprawdę go nie lubiłam. I ja wiem, czemu go nie lubiłam. Po prostu za to, że on był taki przeciwko Aelin. Ale tutaj masakra. A ta scena, jak jest finałowe jego leczenie i te całe retrospekcja, tak to się nazywa, retrospekcja wszystkich jego, całego jego życia, to jak on sobie przypomina od pierwszej części do teraz, co wszystko przeżywaliśmy, to niesamowite, taki jakby wielki, wiecie, skrót książki. To, co najbardziej mi się podobało właśnie u niego, to i w sumie w całej książce, jak to powiedzieć, ale my znamy już Imperium Bush. On dopiero tak jakby poznaje to, co zrobiła Aelin tam na kontynencie, tak? I to, jak on na przykład dowiaduje się, że Aelin była na przykład u piratów i co ona tam zrobiła i to, jak on to przeżywa i wiecie, i później. I ja tylko tak czytam i kiedy on się dowie, że ona zrobiła to i to i co on o tym pomyśli i w ogóle to leczenie i ta jego relacja. Dobra. Albo tutaj kolejny znacznik. Scena, kiedy Keol dowiaduje się, że Shen, ten gwardzista, również jest kaleką, że nie ma ręki, że ma protezę, a mimo wszystko jest szczęśliwym człowiekiem i sprawuje swoje obowiązki tak samo dobrze jak ci zdrowi. I to takie oczyszczenie na Keola spadło. Że to niesamowite było. Jego pierwsze kroki, Boże Święty, ja będę wam wymówić wszystkie sceny, gdzie prawie ryczałam. Nie myślał, nie dziwiło go to, że nagle znalazł się tak wysoko. Nie zaskoczył go ciężar własnego ciała, ani też niepewność, z jaką wykonywał pierwszy rozchwiany krok. Liczyła się tylko Jernę, która trzymała dłoń na klamce. Boże, ja myślałam, że ona naprawdę pójdzie. Myślałam, że ona pójdzie i go zostawi, a on się załamie i znowu zamknie. Ta ich relacja jest przepiękna. Ta ich relacja naprawdę mi się bardzo podobała. Burzliwa, jak to burzliwa. Zrodzona trochę z niepewności, nienawiści, ale jest piękna. Idąc do Nersyn, te rozdziały, kiedy ona jest w gniazdowiskach i kiedy wszyscy mówią do niej, witaj w domu. To było takie, z jednej strony czułam się, ale Adarlan, ale wojna, nie. A z drugiej strony też mnie łapało trochę za serducho, że jednak ona całe życie w Adarlanie nie czuła się jak w domu. Wszyscy jej mówili, o ciemna, idź stąd. A tutaj nikt nie zwraca na to uwagi, ona jest u swoich. Ich latanie na tym ptaszysku, u bestsellerek one powiedziały, że miałam wrażenie, że to jest jeden wielki kurak. I tak faktycznie, jak to usłyszałam, to faktycznie mi też się tak trochę kojarzyło to z kurakiem. Nie było aż
aż tak w stanie sobie wyobrazić, jak ten róg może wyglądać. Chyba faktycznie jak wielka kura. Zgodzę się z nimi, bo to naprawdę tak to wyglądało. Później jak Nersen wróciła na sam koniec ze swoim rukiem, tym, który nie miał właściciela, to też było takie Tak idąc dalej, kto w ogóle się domyślił, że to akurat ta ciężarna księżniczka ma w sobie Valga? Bo ja na przykład, jak były te pierwsze rozdziały, że tam walka jakaś jest, to sobie myślałam, a może taki duch bez ciała lata po prostu? No bo dobra, tak myślałam, że może, dobra, może jakiś książę albo księżniczka. I jak już bym miała strzelać, to bym stawiała na tą Hasarę, czyli Hazarę, że to ona ma w sobie walkę, bo ona była taką wredną byczą. A nie ona, ale faktycznie nie domyśliłam się tego, nie? No super. Ale ta walka w tej komnacie ze skarbami, gdzie gdzie on no znowu wrócił do stanu, gdzie ledwo może chodzić. To było tak okrutne. Ale oczywiście on znowu musiał się podłożyć, ale no dobra, nie, tam wszyscy uciekaj, nie, ja cię obronię. Ale ja uwielbiam ten patos u Sarah J. Maas. Może go nie lubicie, ale ja go uwielbiam. Uwielbiam patos i te wielkie poświęcenia u Sarah J. Maas. Tylko bym nie chciała, żeby ktoś zginął. No, ale już oni tak zostali mocno doświadczeni, że ja bym naprawdę nie chciała, żeby Keol albo ta Yerna zginęła, bo tak na początku, jeszcze przed tą częścią, jak sobie myślałam o finale, to myślałam, a może Keol umrze, będzie spokój, czy coś takiego, a teraz bym nie chciała, bo jak on zginie, to i ona zginie, nie? To połączenie takie, no, trochę szok. Czy autoplagiat był znowu? Może troszkę mi to przypominało, wiecie, Dziedzictwo Ognia, trochę tak, ale no, ja nie lubię Sary po prostu, nie. Czekamy na królową Valgów, zamruczała pajęczyca i potarła odwłokiem Ryt, tę, która na tym świecie zwie się Maewę. Was pomyślał, że Maewę może być królem Valgów, królową? I szczerze to ma sens, bo ja się tak zastanawiałam, dlaczego ona jest takim wrednym babskiem? Dlaczego ona nie lubi Aelin? I dlaczego w ogóle nikomu nie pomaga i jest wredną suczą? I dlaczego ona jest taka zła? Teraz to ma sens, skoro jest tą królową Valgów. I ta w ogóle, ta cała, że uzdrowiciele mogą wypędzić walki jak zarazki. Sarah J. Maas, chylę czoła, Boże, kocham ją. Kocham Sarah J. Maas, naprawdę. Gdybym miała być psychofanką, to tylko jej. Mój fotel na kółkach to nie kara, to nie więzienie, dodał. I nigdy tak nie było, bez względu na to, czy siedzę na fotelu, wspieram się na lasce, czy chodzę bez pomocy, jestem wciąż tym samym mężczyzną. Ta książka jest pełna takich mądrości. Takie jakby Sara chciała przekazać nam, że no to, że nie wiem, masz coś tam, to też jesteś człowiekiem normalnym, tak jak każdy, i pokazała nam równie dobrze, że nie tylko my się głupio czujemy wobec osób, które są trochę niepełnosprawne, tylko one też się czują głupio czasami. No ta scena, jak Keol zsiada z konia i te małe uzdrowicielki chcą mu pomóc, on się przewraca i ta jego... tego uczucia, no się nie mogę, no. Przecież to było tak straszne, jak... On, tym bardziej, że on pierwszy raz wsiadł na tego konia i tak się cieszył w środku, że może jechać na tym koniu, a później było takie zderzenie dosłowne i przenośne z rzeczywistością. To było tak bolesne. Naprawdę. Uważam, że ta książka jest chyba najlepszą. Jeśli chodzi o to, jak została napisana, o to, jak została poprowadzona, co zostało tu przedstawione. I nie tylko mi chodzi o to, co się tutaj wyjaśnia, intrygi i akcje, ale też o sam ten powolny dochodzenie do pewnych wartości, myśli i tak dalej. Naprawdę. Ale to, że Maewę jest królą Valgów, królową, w ogóle ta cała historia pająka, to było fajne. I w ogóle to, jak Nersen z tym Sark...
Sarkłakiem? Sarkłak? Sartankiem? Tam była w tych pająkach i tak wszyscy ich uwolnili i to było takie fajne. I w ogóle, co ja myślę o Kingdom of Ash, czyli Królestwie Popiołu, myślę, no najbardziej boję się o Arelin. Co ona tam będzie miała, jak będzie torturowana, czy ona zostanie złamana u tej Maery, co oni jej zrobią, tego się boję. Wiem, że Rowanek poleciał za nią, ale czy on ją zdoła uwolnić? Na tyle szybko. Zastanawiam się, kiedy Koala i reszta się spotkają z dworem. Czy to się stanie już po uwolnieniu Arelin, czy przed? Bo jeśli oni się spotkają i Keol się domyśli, jestem na 100% pewna, że jeśli Rysanda będzie dalej udawała Arelin, to on się domyśli, że to nie jest Arelin, ponieważ ona ją zna i mi się wydaje, że on ją domyśli, że się tego domyśli. Zwolałabym, żeby oni się spotkali z dworem, jak już Arelin będzie z dworem znowu. Bo nie chciałabym, żeby to by było takie, ale możliwe, że się spotkają wcześniej, ale to będzie naprawdę bardzo niepokojące. Wszystkie, jak oni zaczną ze sobie mówić, co się dowiedzieli i tak dalej. To spotkanie, boję się tego. Nie wiem, czy to będzie właśnie przed, jak Arelin wróci, czy po. Jestem ciekawa, jak Arelin się wydostanie. Czy przy okazji zabije Mew? Mewę? Mewkę? Czy Mewsko zabije, czy nie? Chociaż chciałabym, żeby ją zabiła, bo w sumie ona tylko przeszkadza. Naprawdę przeszkadza. Bo oni mają walczyć z walgami, a nie... Przeszkadza. Chyba, że wezmą sobie ją i ona im pomoże. Możliwe tak, że oni... Może być też tak, że oni odkryją, kim ona jest, i się Fae jej zwrócą przeciwko niej. Ale jeszcze o tym nie wie, kim ona jest, więc to będzie ciekawe. Ale chciałabym, żeby ona szybko wróciła do swojego dworu. No, i żeby się tam nic większego nie stało. Tak. Czy ktoś zginie? Myślę, że Sara nie będzie chciała zabijać najważniejszych pionków naszej rozgrywki, ponieważ myślę, że Sara jednak lubi szczęśliwe zakończenie. A ja też lubię, dobrze cię rozumiem, Saro? Ale no, kogoś przydałoby się zabić, żeby jednak było. Myślę, no, że wiadomo, zginie tam ileś żołnierzy i tak dalej, trochę wiedźm, ale czy ktoś z ważniejszych towarzyszy? Wolałabym, że nikt, nie? Wolałabym, że nikt. Kogo by nie byłoby mi szkoda? Doriana? Doriana nie byłoby mi szkoda. Chociaż on jest ważną postacią dla Adarlanu i lepiej, żeby nie ginął. Chociaż nie byłoby mi go aż tak szkoda. Ja go aż tak średniego darzę sympatią. Manon mogłaby zostać. Eldi ta może zginąć. Chociaż ona też jest ważna, ale mogłaby. Chociaż chciałabym się dowiedzieć w końcu, co z jej niby tym wiedźmińskim darem, przodkostwem, wiecie, o co chodzi, że ona niby ma w sobie krew wiedźmy, chciałabym wiedzieć, co jest dalej, czy ona naprawdę coś z tego ma w sobie, bo... No, no i możliwe, że uzdrowicielki w końcu naprawią stopę Eldi. No, no. Chciałabym, żeby ci wszyscy Fae, którzy są związani z Mewę, docenili Arelin i ją poparli. To bym chciała. I chciałabym, żeby pojawił się epilog, ale nie taki na jedną stronę dwie, tylko na 50, 30 albo i więcej, w którym ci, którzy przeżyją, mają swoje zakończenie. Nie tylko Arelin z Rowankiem, ale też inni. Na przykład, nie wiem, Keol z Yerne mają chatkę i mają baby. Albo, wiecie, ktoś inny zajmuje się tym i tym, a ktoś tam... robi i tamto. Wiecie, żeby poznać takie zakończeń wszystkich, nie? Nie tylko jednej osoby. No, to bym chciałabym. Tak. No. Więc film o Kingdom of Ash na pewno będzie, na 100% wam go zrobię i nie ja jedna, doczekacie się. Musimy tylko najpierw na zagraniczną premierę poczekać. A na pocieszenie, że film się już kończy, pokażę wam Akofas, który do mnie dotarł w wersji amerykańskiej. I to jest właśnie tylko dla was, dla tych, którzy czytali Wieżę Świtu, bo tamtych już pożegnałam. Mam nadzieję, że wróciliście. Akofas miał premierę dokładnie 1 maja chyba, czy 2, nieważne. Wydawnictwo drogie moje, ukochane za Sarę, czekam pięknie na wydanie. Nie no, ja wiem, że będzie brytyjskie, choć brytyjskie też nie jest złe, ale to uwielbiam. Postanowiłam w ogóle, że będę
kolekcjonować amerykańskie wydania. To jest moja pierwsza z amerykańskiego, bo tutaj się pomyliłam i zamówiłam wersję biblioteczną, a nie taką normalną, więc jak widzicie, jest różnica. Jest to wersja amerykańska, ale do bibliotek, biblioteczna, dlatego ona jest inna od tej. Więc będę musiała pierwszy tom zamówić jeszcze raz, ale to na końcu. Więc teraz, moi drodzy Państwo, wydawnictwo, nie skończyłam. Kocham Sarę Dumas i bardzo się cieszę, że wy je wydajecie. Was za to też bardzo kocham. I czekam. Czekam na to. Czekam. Dobrze. Więc niedługo chciałabym się zabrać za właśnie tę nowelkę. I to jest właśnie to wydanie. To piękne. Tak, takie z obwolutą i po obwolutą wygląda. W ogóle obwoluta tak piękna. Czarna książka jak noc i tutaj złocone napisy, prześliczna. W ogóle rozmiar jest taki dziwny, jak notatnik. Duża ściąga, tak to wygląda, naprawdę myślę, że będzie się szybko czytało. Ale to, co najważniejsze, w tej nowelce znajduje się już teaser nowelki następnej. Że no wiecie, seria będzie kontynuowana i zapraszamy na teaser. I on nie jest jakiś taki, że jedna strona, tylko to jest ze stron 20. I dodatkowo mamy jakieś właśnie blurby. Może jak już kupię wersję normalną, to ją sprzedam albo zostawię, po prostu będę miała trzy wydania jednej książki. No tak jak z Wieżą Świtu będę miała chyba trzy wydania jednej, nawet cztery wydania jednej książki, bo to jest prebook. Mam wersję brytyjską, kiedyś kupię amerykańską, no i finalną naszą polską, więc będę miała cztery wersje jednej książki, ale dla Sary J. Maas wszystko. Kocham ją, po prostu kocham. A więc muszę się już z Wami pożegnać. Nie wiem, ile ma już ten film, ale długo, bo mi się aparat co chwilę wyłącza na każdym słowie. Więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wieża Świtu Wam się podobała. Piszcie mi w komentarzach koniecznie wszystkie Wasze przeżycia związane z tą książką. Oznaczajcie, że spoiler, tylko pogadajcie ze mną, błagam. I tyle, do zobaczenia w kolejnym filmie. Bajka! Książki może się trochę odbijać, bo jest to nie? No. Dobra. Idziemy dalej, dobra. Jeszcze to mówię później. I co ja tam jeszcze pytania zadałam? Już nie pamiętam, ale wiedzcie, że dlaczego ona jest taką wredną tak? Chyba dobrze mówię. Fenharrow. Ponieważ ona pochodzi z Fenharrow. I ona...